piątej sesji Rady Gminy Rzeszów Nadzwyczajnej zwołanej na wniosek pana wójta. Witam serdecznie pana wójta, witam panią sekretarz, witam państwa radnych, witam pana kamerzystę, witam panią skarbnik, panią wicę, państwa radnych serdecznie witam. Proszę państwa, dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. I mamy projekt uchwały. Uchwała nr 1. Zmiany uchwały budżetowej gminy Czerwików na rok 2015. Rady gminy Czerwików z dnia 29 grudnia 2014 roku. Uchwała nr 2. Zmiany uchwały budżetowej gminy Czerwików na rok 2015. Rady gminy Czerwików z dnia 29 grudnia 2014 roku. Uchwała nr 3. Udzielenia powiatowi krakowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego. Uchwała nr 4. Udzielenia powiatowi krakowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego. I w punkcie nr 3 zakończenie sesji. Proszę państwa, przystępujemy do realizowania porządku obrad. Mamy projekt uchwały nr 1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Czerwików na rok 2015 Rady Gminy Czerwików z dnia 29 grudnia 2014 roku. Bardzo proszę panie wójcie o komentarz do tego projektu. Szanowni państwo, ja pozwolę sobie skomentowanie, że od razu wszystkie projekty, ale oczywiście trochę opierają zapisy budżetu, a są właściwie projektami technicznymi na konieczność spotkania się dzisiaj, dlatego że projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krakowskiego w zakresie zadań modernizacyjnych na drogach powiatowych jest był przygotowany na tą sesję, którą zaproponowaliśmy na za tydzień, natomiast ze względu na terminy wynikające z prawa zamówień publicznych i konieczność szybszego podpisania przez zarząd, reakcji. Jeżeli chodzi o pierwszy i drugi projekt, czyli projekt dotyczący zmiany uchwały budżetowej, to jest tylko dostosowanie nazwy do, że tak powiem, przesłanych projektów umów przez powiat. Zakładamy też, że projekty odzwierciedlały zapisy budżetu powiatu, że była zgodność pomiędzy nazewnictwem w naszym budżecie trzeciej powiatu, realizujemy jedno zadanie, stąd dostosowujemy te nazwy, więc tutaj się nie wyjaśnia się tylko nazwa zadania w przypadku zadania w Nowej Wsi Szlacheckiej, w przypadku projektu drugiego, w przypadku zadania przegminy narodowej. Kolejne to projekty dotyczą już samego udzielenia pomocy finansowej. Jest to pewna konstrukcja prawna, która znalazła się w ustawie o finansach publicznych, że w trybie odrębnej uchwały jakby zakłada się udzielenie takiej pomocy. Artykuł 216 ustawa 5 ustaw zakłada, że taką pomoc rzeczową lub finansową dla jednej JST określa się w odrębnej uchwale, mimo że te zadania w budżecie są. To znaczy, jeśli mieli standardową dotację, to nie musielibyśmy tego określać w odrębnej uchwale. Jak jest to pomoc finansowa dla musi być podjęta nowa uchwała, mimo że te zadania z tymi kwotami są w budżecie wielokrotnie zmienione. A więc tak naprawdę mówimy o projektu trzeciego i czwartego o uruchomieniu, czy o możliwości podpisania umowy i uruchomieniu tych dwóch zadań, nie wiem, w przypadku uchwały nr 1 i 2, o dostosowaniu, mówię, czy skorelowaniu tego nazewnictwa, które no, musi być zgodne, żeby tą podpisę zrealizować. Dziękuję panu wójtowi. Proszę państwa, my się koncentrujemy oczywiście na pierwszym projekcie uchwały i w tej kwestii, czy ktoś chce zabrać głos. Proszę bardzo. Z czego konkretnie wynika ta zmiana? Tam jest więcej robione, mniej? Nie, no po prostu to jest
no to stwierdziliśmy, dostosowujemy nazwę, bo to nie ma żadnego znaczenia. Zakres, który był przyjęty, czy uzgodniony, nawet ostatnio dyskutowany tej przedstawicielami powiatu na komisji, nie ulega zmianie. Nazewnictwo zadania, chodzi o to, żeby ono było spójne, bo potem jest nie tak, że oczywiście nie wiem, podczas, ja nie wiem, czy na przykład podczas kontroli jest czytelne, to znaczy oni biorą umowę, budżet, uchwałę, to wszystko się zgadza. To nie trzeba powiedzieć, że w tym chodzi o to, po prostu wszędzie w obydwu jednostkach, czyli w powiecie, w zarządzie dróg, gminie, a nazewnictwo jest spójne. Więc jakby no, czysto techniczna sprawa, oczywiście zapewnienie też notabene już w projekcie umowy, który ma, mamy zdecydowanie, że mamy modernizację drogi krajowej Tarnowskiej i mamy drugi paragraf, że zakres obejmuje wykonanie nakładki asfaltowej. Tak, czyli już doprecyzowaniu zakresu mamy odwołanie się do tego, do tej nazwy wielkowej, którą mieliśmy. Proszę bardzo. Proszę, ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. 14 radnych bierze udział w posiedzeniu. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie dziękuję bardzo. Projekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Czerników na rok 2015 Rady Gminy Czerników z dnia 29 grudnia 2014 roku. Tutaj Pan Wójt już objaśnił, czym jest dobre, czego dotyczy. Chyba, że Pan chce coś dodać. W takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce o coś zapytać? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie dziękuję. Projekt uchwały nr 3 w sprawie udzielenia powiatowi krakowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w 2015 roku. Tutaj Pan Wójt też już objaśniał, o czym rozmawiamy, czego dotyczy tej uchwały. Bardzo proszę o tę dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę Państwa, projekt uchwały nr 4 w sprawie udzielenia powiatowi krakowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w
mieliśmy do przetargu pieniądze własne, bo już do zawarcia umowy to jest potrzeba, żeby była gwarancja ze strony gminy, czyli umowa podpisana. Jeśli chodzi o przegminę narodową, remont, już jest umowa podpisana. Natomiast według szacunków trochę brakuje nam na pełny zakres ISA tak zwanego, czy naszego wspólnego zadania w Kamieniu. Także gdyby to były oszczędności, no to będziemy pewnie się zastanawiali, bo przypuszczam, że jeśli chodzi o udział w inwestycjach powiatowych, to być może nie zmniejszymy. W Kamieniu jest taka sytuacja, że celowe byłoby położenie nakładki na całej długości, tak jak chodnika, a na tyle pieniędzy nie wystarczy, bo na chodnik troszkę za mało zostało zaplanowane, więc przydałoby się. Ale znowu po przetargu to wyjdzie ostateczna decyzja, tak jak znowu się kosztorys był nakreślony, bo te po przetargu jest też tylko ta trochę niższa, no a co dalej, to zobaczymy. W każdym razie dwa jest takie jeszcze, które już przygotowane mamy do przetargu i też będę prosił pana wójta, żebyśmy jednak na najbliższej sesji podjęli tą uchwałę. W zasadzie myśmy nie powinni ogłaszać przetargu bez zapewnienia środków z gminy, ale żeby nie powstrzymywać, no to procedujemy, to wszystko przygotowujemy, no a licząc na to, że tak powiem, to co zostało powiedziane z obliczeń nie zniknie nagle, bo byłyby duże perturbacje. Co do nazwy, też państwu od razu powiem, ponieważ tych zadań z gminami jest tylko 70, to żeśmy pewną standaryzację zastosowali, przebudowa, modernizacja, żeby była jasność po prostu, jaki jest zakres poszczególnych inwestycji, bo to nazw było tyle, że trudno było się wtedy połapać, o co właściwie chodzi. Tu rozróżniana jest numer drogi plus zakres, który jest opisany, czy nakładka, czy jakaś inna praca. Tyle z gminy. Proszę, jest państwa zabrać głos. Krótko zapytam, bo tu właśnie dyrektor powiedział, że powinniśmy mieć środki zapewnione z gminy, żeby przebrały się. Ale już rozumiem, że czytamy różne. Na zadania. Pan bardzo nie słucha. Nie, no ja słucham. Właśnie to powtórzę jeszcze raz. Bardzo powiedziałem, że w czwartek ma być umowa podpisana na nakładkę w nowej przyjmie, że wszyscy słyszeli, a na remont czy modernizację przepustu przegminy narodowej już jest umowa zawarta. Pan mówi zresztą mówił, że na kwotę niższą niż zaplanowana. To była mowa. Znaczy zabezpieczone środki. Tak już mamy przesunięte. A jak wygląda właśnie nakładka na kamień? Tam ma być niedorobiony chodnik, tak? A jak z nakładką? To mi się tak wydaje, panie radny, że są się naprawdę duże odcinki drogi powiatowej, naprawdę jest dużo gorsza ta droga niż tam w Kamieniu. Choćby nawet Czernikowie, oczywiście chodnik jest dzisiaj nam jeszcze zgłaszali mieszkańcy, że rzeczywiście po tym deszczu, co była ta ulewa, nie dało się tam przyjechać. Stan jest fatalny, zrobić chodników. Proszę, nie dyskutować, ponieważ projekty uchwały są za chwilę Państwo otrzymacie w materiałach. Będziemy na komisjach dyskutować, zastanawiać się w tym momencie, zdejmę przy projekcie 2.4 w sprawie przegminy. Proszę, zdanie to na ten temat, bo proszę Państwa, musimy pamiętać również o tym, że te zadania, które mamy zaplanowane, one mają, Pan Wójt zresztą to mówił, odzwierciedlenie w budżecie powiatu. Te zadania, które myśmy zawnioskowali w miesiącu grudniu, one zostają w budżecie powiatu uchwalone. Sprawa jest jakby po obu stronach, to nie jest kwestia. My oczywiście możemy występować o zmiany, które rezygnujemy z czegoś, a chcemy coś innego, tylko to się przedłuży i nie wiadomo, czy się zyska akceptację radnych powiatowych. Czy to się da zastanowić? Oczywiście. Tylko nie wybrać drogi, która rzeczywiście jest katastrofalna. Trzeba przyjechać. Czernikowie, oczywiście. Ja też proponowałem przyjechać. To jest według budżetu, który uchwaliliśmy. To jest zapisane. Proszę Państwa, bardzo proszę w kwestii tego projektu uchwały. Ale myślę, że komisja jest przed komisjami, więc na komisjach będzie mnóstwo czasu, żeby już o tym porozmawiać. Czy w kwestii tego projektu uchwały chcę zabrać? Wszystko jest jasne. Nie widzę przerwy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę podnieść ręki do góry. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i to był ostatnia uchwała, bo była. Zamykam 9. na zaczynającą sesję Rady Gminy Czerników. Serdecznie Państwu dziękuję za przyjęcie.